Lech wygra, bardzo poprawi swoją sytuację, zwłaszcza przed przyszłorocznymi meczami w pucharach, o ile oczywiście do nich się zakwalifikuje. Tutaj bój toczy się nie tylko o 3 punkty w tegorocznych rozgrywkach, ale przede wszystkim o punkty do rankingu UEFA, według którego potem rozstawiane są kluby w kolejnych fazach eliminacji do Ligi Mistrzów czy do Ligi Europejskiej w przyszłych właśnie latach. I tutaj Lech, wygrywając z Salzburgiem, może naprawdę zbić spory kapitał. Salzburg jest kompletnie zasypany śniegiem, podobnie zresztą jak i cała Austria, całe Niemcy, pewnie też cała Polska, całe Czechy. No tutaj atak zimy jest naprawdę frontalny. Wczoraj padało od popołudnia do dzisiejszego poranka, w tej chwili jest dwie. Wczoraj wieczorem byliśmy jeszcze obejrzeć stadion w Salzburgu, rzuciliśmy okiem na murawę, ona jest zielona. Nie wiem, jak to robią Austriacy, musimy się tego dowiedzieć. W każdym razie nie wiem, czy to ich system podgrzewania, czy po prostu przykupią jakoś na czas, ale ona w momencie, gdy naprawdę dosyć mocno padał śnieg, była cała zielona. Zespół Salzburga w momencie, kiedy w zasadzie jasne już było, że w lidze europejskiej nie powalczy o jakieś wielkie sukcesy, chyba skoncentrował się na lidze. Oni początek sezonu mieli bardzo kiepski, ale w tej chwili są już na 3. miejscu w tabeli austriackiej Bundesligi. Liga Europejska faktycznie dla nich w tym roku była zupełnie nieudana. Przypomnijmy, że w zeszłym roku wyszli z grupy. W tym roku ta sztuka im się nie udała, co bez wątpienia jest tutaj w Salzburgu uważane za porażkę. Jeszcze z takich ciekawostek. Tutaj gości w Salzburgu Thierry Henry, piłkarz Red Bullu, ale tego ze Stanów Zjednoczonych. On tutaj przyleciał do Salzburga wczoraj, będzie jeszcze dzisiaj. Składa autografy w mieście, także tutaj jego przyjazd do Salzburga jest raczej tematem numer jeden, a nie przyjazd do Lecha. Nie można powiedzieć, że Lech ma pewne zwycięstwo w tym meczu wynikające z tego, że Salzburg odpuścił mecze w lidze europejskiej. Przypomnijmy, że tutaj gra toczy się także o pieniądze, co prawda nie jakieś olbrzymie, ale jednak jakieś. Salzburg także będzie się starał wygrać po to, żeby nadrobić troszkę tych punktów i zdobyć troszkę tych punktów do rankingu UEFA. Także no nie sądzę, żeby to był dla Salzburga mecz o pietruszkę. Wydaje mi się, że Lech jest faworytem, ale w związku z tym, że Salzburg gra u siebie, to jednak tym faworytem nie jest takim pewnym i murowanym.